Witam serdecznie, ja jestem Fubu i zapraszam na kolejny odcinek z serii Eliminacje Wojny na Samosie. Ja sobie tylko troszeczkę ściszę tutaj mianowicie dźwięki, żeby troszeczkę za głośno nie było. Okej, okay. Widzimy w tym momencie na czacie, że Gildia Ebola wypowiedziała wojnę Gildii Ravens, jest. Wojna pomiędzy Gildią Ebola a Gildią Ravens rozpocznie się za kilka minut, moi drodzy. A więc udajemy się do egzekutora bitewnego w Hunjo. Pokaż wojnę Gildii i klikamy Ebola kontra Ravens. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, kto wygra. Mała zwiecha jak zwykle. Może zaraz przeniesie, może zaraz nie przeniesie, zobaczymy. Jest, przeniosło nas pozytywnie i prawidłnie. No i zobaczymy. W lewym narożniku jest Gildia Ravens. Jeszcze sobie tylko nazwę postaci. Jest ok. Zablokujemy tutaj szepcia. Idziemy zobaczyć. Gildia Ravens. Nie znam tej gildii, moi drodzy. Jest to jakaś nowa gildia. Być może ona jest z jakiegoś serwera. Nie wiem. Jaki mamy nick? Logika. Tutaj jest jakaś dia. Indyjska herbata. Funky Trip. Coś mi to mówi, ten Funky Trip. Podejrzewam, że to jest jakiś... On chyba był w Penetratora, ten Funky Tree. Bardzo niemiła osoba. Powiedziałbym, że to jest jakiś noob, nie ogar. Zresztą widać to po jego itemach. Totalny jakiś przygłup. Funky Trip. Jakiś rapier. Generalnie nie będę przystawiać tej gildii, ponieważ nie znam tego w ogóle. Tej gildii, więc czym prędzej uciekam od nich. Sio. Podejrzewam, że Funky Trip dostanie pierdol porządnie, aczkolwiek życzyłbym Gildii Ravens wygranej, dlatego że nie wiem dlaczego. W Eboli podejrzewam, że jest Sir Mamut. Nie wiem, kto to tam jeszcze jest w tej Eboli. Zaraz zobaczymy. O Boże, Takashi, kurde belek. Takashi w Eboli. Takashi, ty kurwa cioto jebana. Jesteś cienki kurwa jak dupa węża. Kto tutaj jeszcze jest? Turbo Dymacz, Anabolik, Kia, Dark Achilles, co to jest? I jakiś Perkulos. Co to jeszcze jest? Ninja Zax, kurwa. Nie mogę sobie lepszego niku sobie wymyśleć. Kasacura BM, Turbo Dymacz i Takashi, Boże, to są kurwa cioto jak chuj. Nie wiem, a gdzie jest ten, co tak się pluł, że zrobiłem ten filmik z komnatą smoka? A gdzie jest Sir Mamut Pol? Przecież to kurwa, ta Ebola to się chyba już rozpadła w chuj. No nic. Po Takashi mi życzę tutaj niczego dobrego, bo on jest słaby jak gówno. Życzę mu, żeby kurwa przegrał tą wojnę i tyle. Dobra, ja obstawiam kciuki za Gildią Ravens. Aczkolwiek wszystko może się zdarzyć, prawda? Zobaczymy, jak się potoczą losy. Zapraszam też na poprzednią bitwę, wojnę, gdzie było Mojito kontra Gimnazjum S03. Nie wiem, może tam grała cała szkoła. Dobra. Poszły konie po betonie. Tutaj widzimy, mają jakieś króliczki. W ogóle święta się skończyły, ale spoko, oni dalej mają. Gildia Ravens parkuje w drzwiach. Po prawej stronie Gildia Ebola. Takashi, ja pierdolę. Kurwa, ty jeszcze grasz tą grę? Takashi, przecież ty jesteś słaby, pokażę, to masz tu za itemy. Jakieś tam masz kurwa stare noże, nawet cię nie stać na nowe. Ty to jesteś kurwa dziad, naprawdę.
No i dobra, zobaczymy, kto teraz będzie mocny w gębie. Poszły pierwsze starcie. Surka poszedł, ale spierdolił. Próbują ich wyciągnąć z bramy. Ja bym proponował, żebyście stali w bramie. Żebyście w ogóle nie wychodzili na placy, tylko stali sobie w ramie i czekali na tych kurwa przydupasów. Poszło Ebola. Wygrywa 3 do 1, 3 do 2. 3 do 2. 4, 5, 3, 5, 3. 5, 3, 9, 4. Przewaga na rzecz 10-4, przewaga na rzecz Eboli. Na stronę Eboli. 14-5. Jest ok, ale podejrzewam, że Mojito rozpierdoli was, prędzej czy później. Kwestia czasu. Tutaj szamanka coś próbuje. Strasznie są głośne te odgłosy, kurde. Niczym z amerykańskiego horroru. Muszę sobie troszeczkę ściszyć. Niczym z amerykańskiego horroru. 30 do 8 wygrywa Ebola. Ładnie idzie. Widzimy tutaj arczerka mają także szamaneczkę, helereczkę. Mental odpalił silne. Archer napierdala. Właśnie poszedł Wirek. Poszedł. Mnie też zahaczył. Tutaj szamaneczka bufuje się. Tutaj ktoś na niewidocznym. Pewnie jakaś ninja. Amator. Szamaneczka dostała rozpro na papę. Zobaczcie, czaszka i dymi. Włosy jej farbują, bo fryzjera świeżo. 48 do 9. Prowadzi Ebola. Dobry wynik. Tutaj Body walczy z Archerkiem. Próbuje go dojebać. Nie, Bodziak i Archer bije się z Surką BM. Zobaczcie. Nie, tak, dobrze, przepraszam. To Bodziak na kurwę Surę BM. Dostał z duchowego Bodziak. Trzyma się jeszcze. Padł. Szamanka go dobiła. Jest okej. Okay. Dobra, lecimy naraz. Dalej nie naraz. Archer napierdala z bezstrzelecnego chłodu. Jest 63 do 10 dla Eboli. Niezły wynik. Tutaj jest jakaś grubsza afera. Anabolik dostał w pierdol, właśnie padł. Nie, uciekł na... Padł albo uciekł na piskorzu. Tak mi się wydaje. Ktoś tutaj wpadł, jakiś mężny sura w zajebistej zbroi. Powiem wam szczerze, wynik 73 do 12, 74. Jest moc. Bartek odpalił aurę, szamaneczko się bufuje. Archer tutaj jest, nie, przepraszam, to jest Heller, nie, to jest szamaneczka Smok. Bufuje się i wkraczyłem do akcji. Poszło, szaman Smok uderzył ze skubytu. Straszna rozbieżność jest w ogóle. 82 do 16. Kto wygra? Oczywiście, że Ebola wygra. Ale liczyłem za Guildą Ravens. Nie wiem, dlaczego tu mi się pokazuje No Name. Coś jest po prostu z bugowańszy. Ostry młyn jest. Tutaj mają quadro killa, czworokąt. Kogo oni tu napierdali? Zobaczcie. Nie mogą z tej szamanki. Asi nie mogą położyć. Asia, dajesz, Asia i... Takashi, kurwa, ten amator. W tych sztyletach jeszcze, kurwa, pamiętam te sztylety. 3 lata temu jeszcze miał. Mama mojego dziad jeszcze sobie nowych nie zrobił. Straszny wstyd, kurwa. Strasznie słaby jak z niego. Zobaczymy. No i brawo. Ebola wygrywa. Jeśli się film spodobał, zapraszam do subskrypcji, komentarzy oraz jebnie lajka na Facebooku. Na razie, cześć. Pozdrawiam serdecznie. Była zajebista walka. Dzięki.